Kolejna akcja Plogging Jaworzno, która nie wiadomo, bo kto by je wszystkie zliczył, tyle tego było. Tym razem w niedzielę 27 listopada posprzątali grudek. Dodajmy, nie po raz pierwszy. Na grudku jesteśmy drugi raz. Powtarzaliśmy osiedle stałe dużo razy, Dąbrowę Narodową, Podłęże. Przemek Starzycki z Plogging Jaworzno przygląda się bacznie innym takim grupom plogingowym w Polsce. Jest taka grupa w Szczecinie, obserwuję ich, prężnie działają. Też gdzieś tam łapię od nich motywację. W Katowicach była taka grupa, ale ostatnio nie widzę, żeby coś się tam działo. No, pojedyncze osoby gdzieś na pewno też gdzieś tam działają, ale nie w większych grupach. No, uważam, że jest to fajna taka akcja charytatywna, żeby coś takiego zrobić, a przy tym się poruszać. Z pewnością zdarzyło się plogingowcom z Jaworzna sprzątać tereny miejskie, choćby taki grudek. Może więc miasto dałoby dobry przykład i posprzątałoby sobie samo? Nie mam informacji, czyj to jest teren. Jest to teren, myślę, że wszystkich ludzi, także powinni o nią zadbać. Do najbardziej zaskakujących znalezisk grupy Plogging Jaworzno można zaliczyć 600 butelek keczupu wyrzuconych w okolicach grudka. Zdaje się, że takie plogingowe sprzątanie trwać będzie do końca świata i jeden dzień dłużej.